Pani marszałek, Wysoka Izbo, to jeszcze raz przypomnijmy, co dobrego zrobił minister Czarnek dla polskiej szkoły. Czy zagwarantował godne płace nauczycielom? Nie. Czy zapewnił każdemu dziecku ciepły posiłek w szkole? Nie. Czy dzięki ministrowi każde dziecko w polskiej szkole ma dostęp do psychologa? Też nie. Pan minister Czarnek jedzie jak walec. Dlaczego i po co? Wiemy dlaczego. Warto przypomnieć, że pan minister konsekwentnie realizuje, niczym grzeczny żołnierz, polityczne cele i rozkazy PiS. Marszałek Terlecki otwarcie przyznał przecież, że polska szkoła ma być fabryką wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a Ministerstwo Edukacji pod rządami ministra Czarnka ma być departamentem wykonawczym tych zmian w duchu jedynej słusznej indoktrynacji. Z panią kurator Nowak przy boku. Mimo wszystko wierzę w mądrość moich koleżanek i kolegów, nauczycieli i nauczycielek, ale także dyrektorów. Wierzę, że uchronią oni polskie dzieci przed złymi zmianami lex Czarnek. Tak jak rodzice, nauczyciele i dyrektorzy ochronili dzieci przed szkodliwą książką profesora Roszkowskiego. I przyjdzie taki czas, że polska szkoła będzie wolna, otwarta, przyjazna, gwarantująca bezpieczeństwo i poczucie godności każdemu uczniowi. Dziękuję pani bardzo za ten manifest. To nie jest naprawdę czas na manifesty.